Rozpoczynamy rejs z Grudziądza. Płyniemy Królową Polskich Rzek, Wisłą. Dzisiaj mamy nadzieję dotrzeć do Gdańska, do Mariny na Starym Mieście. I z kolei śpimy tam. Jutro będzie rejs z Gdańska do Kuźnicy przez Gdynię, Sopot. W trójkę płyniemy. Taki męski rejs, można powiedzieć. Męski rejs, to było przeżycie. Całą zimę planowaliśmy, łódka przygotowywana, bo to zawsze woziłem łódkę na kołach, a tym razem jedzie po wodzie. A co ciekawe, dopływamy do miejscowości Kuźnica na Półwyspie Helskim i w sobotę jest taka morska impreza rybacka, tak zwana pielgrzymka. Płyną wszystkie kutry na środek Zatoki Gdańskiej, Puckiej i związują się i tam przypływa biskup, jest uroczystości na wodzie i później płyniemy do Pucka i wracając, koniec imprezy. Taka mała krucjata, można powiedzieć. No, przy okazji łączymy to razem i chcemy promocję Grudziądza zrobić. Łódka jest, flagę ma grudziądzką, na burcie opisane, Grudziądz pozdrawia. I mam dużo gadżetów, dostałem podziękowanie dla Urzędu Miejskiego, Wydziału Informacji Turystycznej. Dostałem dużo gadżetów informacyjnych o Grudziądzu. Mam nadzieję, że to wszystko rozdam podczas tej pielgrzymki, bo tam bardzo dużo ludzi jest. A w sobotę 25 jest ta morska pielgrzymka rybacka. I tam właśnie wszystkie kutry płyną. To jest impreza, warto w internecie zobaczyć. Morska impreza rybacka. Płyniemy tak, na pielgrzymkę, bo jest z Kuźnicy do Pucka, jest Pucku od Puck i taka jest pielgrzymka, w której chcemy uczestniczyć, bo to jest bardzo fajna inicjatywa, zabawa. Wszyscy rybacy z Kuźnicy łodzie stroją, my tak samo i chcemy w tym uczestniczyć. Chyba 17 raz na tej pielgrzymce biorę udział, bo to jest impreza zorganizowana przez Kaszubów. Oni są poprzebierani w stroje kaszubskie, gdzie warto to, no, to jest jedyna impreza taka rybacka na całym wybrzeżu polskim. Powrotem łódka zostaje w Kuźnicy na cały sezon, po sezonie wracam tutaj do Grudziądza. Takie w czas? Tak jest. Łódka będzie cały czas osiągalna w Kuźnicy. Mam tam miejsce, lokum, gdzie rodzina wypoczywa, dzieci wypoczywają. Na cały sezon łódka zostaje zacumowana w porcie. No, stan wody chyba w tym roku jest wystraszająco wysoki, prawda? No, Wisła jest zaskoczenie, bo każdy mówi, że jest płytka, ale był moment tutaj z Mariny, gdzie miałem 7 metrów. Co mnie czas ważać. Czyli jedynie deszcz może wam trochę tutaj ewentualnie zaszkodzić, jeżeli by pada. Tak, tak, trzeba patrzeć w ogóle na wodę i trzeba się nauczyć patrzeć na, słuchałem audycję, uczyć się czytać Wisłę w ten sposób, nie? A to pierwsza taka podróż? Wisłą pierwsza. Zatokę, morze pływałem, bo jestem pasjonatem morza. 3 lata spędziłem w marynarce wojennej. Co rok spędzam dziesiątki godzin na morzu. Co ciekawe, z rybakami pływam, a w życiu nie złapałem ryby na wędkę. A wyciągnąłem ryb już dziesiątki ton morze z sieci. Nasza rola jest taka, żeby duchowo wspierać sternika, w razie pomocą użyczyć pomocy na łachach, jak staniemy, żebyśmy się jakoś pomogli się wypnąć, bo wiadomo, Wisła jest, poziom Wisły jest bardzo niski. Także myślę, że damy sobie radę wspólnie, zawsze wspólnie się razem płynie, weselej niż samotny rejs, nie? Ale żaden sztorm przewidywany tutaj pogodowo nie jest? Nic, żaden sztorm jest pogodowo nieprzewidywany, jest bardzo ładna pogoda, słońce nam sprzyja, pogoda w miarę wspaniała, słoneczko wręcz aż za dobrze, także myślę, że będzie fajna zabawa i miły rejs.